kiedy już jesteśmy przy jubileuszowej gali. Ludzie proszą o Parysa Platynowa. Czy jest taka możliwość, żeby zawalczyć dla organizacji czy jeżeli chodzi o walkę, to może to zostawię bez komentarza. Ale ostatnio rozmawiałem z Parysem dość dużo i też z wieloma twórcami, którzy byli wcześniej związani z Fejmem. Byli duzi, też gdzieś tam prowadzę rozmowy i... Wiesz, Parys u nas prowadził loże szyderców. To jest w ogóle szczery, aż przesadnie szczery, ale to mega spoko gość, taki, wiesz, który... No myślę, że tutaj też był waszym gościem. Zrobił świetny hate park, też go oglądałem. Więc myślę, że wielu ludzi chciałoby go zobaczyć. No i czas pokaże. To czekamy na te nowe nazwiska, bo na pewno publika też ma swoich jakichś idoli internetowych, które chciałaby zobaczyć. Jasne. Kolejny telefon jest...